Na tym przykładzie pokażę, która inwestycja powinna być wybrana, jeśli znany jest rozkład stopy zwrotu w jednej inwestycji, czyli jaka była stopa zwrotu z jakim prawdopodobieństwem oraz jak wygląda rozkład stopy zwrotu w przypadku tej inwestycji alternatywnej, kiedy wiemy, ile wynosi stopa zwrotu z jakim prawdopodobieństwem. Według zasady maksymalizacji wartości oczekiwanej stopy zwrotu. Jeżeli to ma być wybór, czy inwestycja, czy wybór inwestycji D byłby lepszy, według tego kryterium, to musimy policzyć, który z tych projektów da wyższą wartość oczekiwanej użyteczności. Jeżeli mamy podany wzór matematyczny, jak należy policzyć oczekiwaną nieoczekiwaną tylko użyteczność pewnej określonej stopy zwrotu, gdzie R to jest stopa zwrotu, która wynosi na przykład te wartości, a potem te wartości, mogę policzyć, ile daje mi użyteczności określona stopa zwrotu. Jest to kwestia podstawienia tej obliczonej stopy zwrotu do tej podanej części zadania, ile możemy spodziewać się naszego zadowolenia w związku z osiąganiem takiej właśnie, a nie innej stopy zwrotu. Dla każdej z nich możemy określić użyteczność. Nie jest to zawsze tak, że im wyższa stopa zwrotu, tym większa użyteczność. My ją liczymy według tego podanego w treści zadania wzoru. Tak samo dla drugiej inwestycji liczymy, jaka jest użyteczność każdego z czterech wariantów podanych w treści zadania tych stóp zwrotu. I jeżeli mamy wybrać, czy projekt C, czy projekt D, według maksymalnej oczekiwanej użyteczności, to muszę policzyć, jak byśmy tutaj sprawnie policzyli sumę iloczynów, gdzie przemnażamy użyteczności razy prawdopodobieństwa. Jeżeli przemnożymy kolejne użyteczności przez prawdopodobieństwa, to, nie, to dodaje, dostajemy taką uśrednioną, czyli oczekiwaną użyteczność z inwestycji C, uwzględniając te prawdopodobieństwa. Możemy powiedzieć, ile około przeciętnie by wynosiła taka użyteczność różnych poziomów stóp zwrotu. Jeśli w alternatywnej inwestycji mamy określone użyteczności z określonymi prawdopodobieństwami, również możemy policzyć wartość oczekiwaną tej użyteczności projektu D w zależności od tego, jaki jest rozkład prawdopodobieństwa tej zmiennej. Wtedy, jeśli mam ostatecznie już decydować, jaki powinien być dokonany wybór, czy inwestycja C, czy inwestycja D, kieruje się maksymalną wartością z tych dwóch wyników. Inaczej mówiąc, w uproszczeniu po prostu szukam, która z tych wartości jest wyższa. Widzę, że ten wynik jest wyższy od tego, a więc oczekiwana użyteczność inwestycji C, jakie ona daje z tytułu proponowanych tutaj jakby branych pod uwagę stóp zwrotu, jest ta wartość oczekiwana wyższa, dlatego też inwestor powinien wybrać inwestycję C.